Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Przyjechaliśmy dzisiaj wspólnie z Andrzejem Puttkamerem. Przyjechaliśmy do miejscowości Holthausen, to jest północna Westfalia w Niemczech, a odwiedzamy dzisiaj tutaj hodowlę kolegi Tomasa Minerupa. Kolega Tomas Minerup ma 23 lata, lotuje dopiero tutaj, za gołębiami się profesjonalnie zajmuje, tak będąc członkiem Związku Niemieckiego od kilku lat, ale do tej pory lotował tutaj w Niemczech, natomiast w roku 2024 z uwagi na straty, które były spowodowane obecnością jastrzębia i innymi przyczynami, jego wspólnik, bo lotuje razem z Carvalho hodowcą, i on lotuje w Holandii. Teraz jak się nazywa tutaj, kiedy jesteśmy z Andrzejem, będziemy pokazywać, co kolega tutaj ma, bo tutaj mają rozpód. A w rozpłodzie ma bardzo dużo ciekawych ptaków. To są ptaki, które my może mniej znamy, niektóre będziemy na pewno znali nazwiska, ale też tutaj są takie innego rodzaju, bo też warto wspomnieć, że sukcesy, jakie odnoszą, to już powie nam kolega Tobias. Proszę bardzo. Ja, wir waren mit unserem Tauben der Baumeister in Deutschland, die zweite beste Regionalasttäubin, vierte jährige Asttäubin Regionalverband. Nicht so schnell. Du warst erste RV-Meister, Mistrzem RV, das war Jahr 21. 2022. W 22. był Mistrzem oddziału. Tutaj właśnie, gdzie jesteśmy teraz. Tak jest. Dann weiter, V-Meister. Jako Jungtiermeister im selben Jahr. Wtedy, w tym samym roku, Mutkami był mistrzem. In dem Jahr hatten wir auch die 18 Tauben unter den besten 20 in der RV. I wtedy, w tym samym roku, mieli, ale na Jung oder Alt? Jung. Jung. Jako młode też mieli 18 z 20 najlepszych lotników w oddziele. V-besten Tauben mit 13. Aber das ist schon alt. Von 2022. Ah, jung auch. Nee. Nee, alt. Der V-besten Alt-Tauben. Ah, w 22. też mieli najlepszą Samice. Und noch mehrere Asttauben, zweistellige, mit hohen Astpunkten. Mieli lotniki z po 13, 13 na 13. Konkursów. W sumie w 22 roku zdobyli 13 pierwszych konkursów. Teraz tutaj lotuje, do tego 23 roku lotował tutaj, to też razem była spółka właśnie z tym kolegą Carvalho, a teraz jak się nazywa, w 2024 roku kolega ten z Holandii, ten Portugalczyk, który lotuje tam w Holandii, to on lotuje już tam sam, czy tam też jest nazwisko razem z nim? Da ist in Holland ist die Name auch so wie hier auf Pedigree steht. Minerup Carvalho. Dieses Jahr noch Carvalho Minerup und nächstes Jahr wollen wir das auf Carvalho Minerup ändern. W tym roku jeszcze jest Minerup Carvalho, a w przyszłym roku będzie Carvalho. Aha, kolejno się tylko zmieni. Dieses Jahr stand nur Helder Carvalho in der Preisliste. Jednak w tym roku miał jeszcze tam, zrobił sobie tylko Carvalho. Aha. A w przyszłym roku już będzie tak jak tutaj było, w 21, 22. Rozumiem, czyli taka spółka będzie dalej trwała. To nie jest tak, że się coś rozstali, tylko po prostu z uwagi na te okoliczności, bo tu jest dość Holandii dość blisko, także to nie stanowi problemu. A powiedzmy jeszcze tak, jakie w tym roku, w 24 właśnie tamten, tam odnieśli sukcesy w Holandii lotując? Tu kolega się posiłkuje, pokazywał nam, ma bardzo dobrze wszystko w komputerze, tutaj w telefonie pokazanie, do zobaczenia. Auf dem ersten Flug in Holland haben wir den dritten, fünften. Wie viele Kilometer? Kyberäne, das müssen 100 gewesen sein. Gegen 13.000 Tauben, also 12.896, hatten wir den dritten, fünften, sechsten. Gut. Pierwszy lot na prawie że 13.000 gołębi. Lot z odległości około 100 km. To była Kuwerein? Mieli. Was? 15? Nie. 3, 5, 6, 34, 67, 97 i 100 na przykład. Nie? Na dwa Erste Flug. Na dwa Erste Flug, ja. Auf dem dritten Flug. Und zweiter? Ja, auf dem zweiten Flug hatten wir den 15, 43 und 44. Und das war Flug, wie viele Kilometer? 150 muszę powiedzieć. Drugi lot 150 km,
to mieli 15, aha, bo jeszcze do tego pierwszego lotu trzeba, do, aha, czy mówiłem, że 13 tysięcy gołębi. Tak, tak, tak. A mówię, dobra. A on wie viel Tauwe hier jetzt? 2600. 3600 drugi lot i mieli 15, 43, 44, 46, 47, 62, 71. Bo to jeszcze zapytam, a ten kolega z Portugalii, który tam w Holandii lotuje, to jest jego rówieśnik podobnie, czy starszy jest? Czy młodszy? Deine Kumpel von Holland, de Carvalho, das hat auch so ungefähr ist so alt wie du? Nie, nie, jest 50. A, on jest 50 chyba. No tak jak my prawie. No. Prawie, no. Tak, dobrze. I teraz tak, ustalmy to tak. On tam lotuje teraz gołębiami cały czas, natomiast tutaj mamy gołębie rozpłodowe. Tam mamy gołębnik niekolotowy tej spółki, a tam tutaj są gołębie rozpłodowe, tak? Da fliegst du, no, also diese Jahr 24 habt ihr da angefangen genau. zu spielen. Nächstes Jahr wird da Jährige gespielt. Genau. Na? Ja, dieses Jahr war direkt ein Highlight. Auf dem letzten Flug haben wir die ersten 10 in der Langstraße. Das hat seitdem die Langstraße gibt noch keiner geschafft. Moment. Bo pytanie było jeszcze raz? Że tutaj mają gołębie rozpłodowe. Rozpłodowe, a tam zaczęli lotować w tym roku młodymi. Mhm. Na ostatnim locie mieli bardzo dobry przylot. Tak, was der letzte Flug war? Więc 2000, prawie 2500 gołębi, kilometr ile? 350. 350 km to mieli tak. Das ist die Langstraße und das ist die provinzialste. A Langstraße, was ist das für Langstraße? Mehrere Clubs zusammen bilden eine Langstraße. Aha. No to na kilka klubów razem w Holandii to mieli tak. Pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego, szóstego, siódmego, ósmego, dziewiątego, dziesiątego, dwunastego, trzynastego, 14, 15, no i tak dalej, to było te kluby razem, was ist das dann, IND? Das war gegen 644 ja. Und das ist die provinzialste von demselben Flug. Z tego samego lotu w prowincji, und da ist mehr coś da, oder weniger? Ja, das mehr. Ist die ganze provinzialste. Całej prowincji? To mieli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 i tak dalej. Tak dalej. To były wszystko gołębie pochodzące tutaj od niego, czy też jakieś inne nabytki jeszcze? Das waren alle Tauben, was hier von deiner Zuchtschlag da gegangen sind, oder? Genau. Und dann halt noch die Eier, die wir bei Thomas Vorschlag on tutaj, to były głównie gołębie stąd, ale też co roku biorą od Volmer Forschpul takie spółki rundę jajek, wyrzut jajek po wdowcach kupują i te gołębie idą do lotu też. Nie? Też do lotu, dobrze. I to były też w tym. Tak. A jak dużo tam tych gołębi do lotu mieli razem w tej Holandii? Wie viel hast du da, wie viel Stück hast du da gehabt zum Flügel? Wir hatten 200 abgesetzt und auf dem ersten Fallflug haben wir 120 angefangen. Doch, viel weg. Ja, in Holland verliert man viel. Ja, aber hier hast du auch viel verloren. Also in Walnors hatten wir, wenn wir 160 abgesetzt haben, auf dem letzten Preis zu 130 umgekommen. 200 odsadzili, a zaczynali ze 120. 120, czyli 80 gołębi strat mieli około, tak? A na czym te straty tam polegały? Na podlotach, czy po prostu jastrząb też jak tutaj, czy co? Greifvogel oder ja, Greifvogel oder wir hatten auch Herpes auf dem Schlag. A problem, auch gesundheitliche, ja. Aber das ist normal nicht normal, wenn man erste Mal, also erste Jahr in Schlag geht, ne? Da mit Krankheiten ist nicht viel zu tun, ne? Ja. Bo mówię, że mieli że mieli chorobę, jest no no. No i tam trochę też przy domu odleciało. No ja mówię, że pierwszy rok w nowym gołębniku, no to powinno być trochę inaczej, nie? Bo choroba no, no. Tak nie ten, ale... Tak się zdarza. Tak wyszło. Dobrze. Tutaj w rozpłodzie ile gołębi ma? Wie viel Stück hast du hier?
25. Ja, aber du hast... mit ein paar, also alles zusammen. W sumie 120 gołębi, tylko że to jest tak, że 60 gołębi jest rozpłodowych. Po prostu ma 30 par. I 30 samic. Ale też mam mamki. Taką samą ilość mamy. Taką samą ilość mamek mamy. Tu widzieliśmy, ma nawet inkubator, że ten, jak rozmawialiśmy, to ten pierwszy rzut. Pierwszy rzut bierze do inkubatora, a mamki już też na sztucznych siedzą. Jak młode się zaczynają kluć, to podkłada i ma młode pod mamki. No tak. I ma szybkie, no dwa rzuty. W przeciągu tam 2 tygodni może. Tutaj się dopytywaliśmy wcześniej jeszcze kolegi Tobiasa, jak, z jakich gołębi te gołębie, które rozpłodowe tutaj ma, pochodzą, także możemy powiedzieć, że to są dużo gołębi opartych na gołębiach Horsta Sandeka i tam gdzieś Leidemana, pardon, Horst Franz Frank Sander, tam były też gołębie Leidemana i też takich mniej znanych nam niemieckich hodowców, tak? Głównie to jest Horst i Frank Sander, ale tak jak wspomniałem wcześniej, te jajka kupują od Formel Forspul. No wiadomo, jak na topie Leidemany są czy coś, to próbują też i z takimi gołębiami. No i co? No a Formel Forspul też bazuje na Willem de Bruyne na gołębiach. Poker Face, nie mylić z drapowym Poker Face. Tak samo Hurricanem też nie, tylko Hurrican, Olympic Hurrican. Hurrican to jest też Willem de Bruyne. No, to jest super ptaki Olympic. Dobrze. Cała nazwa mówi, że na Olimpiadzie. Na Olimpiadzie, no. To może pokażemy gołębie teraz jakieś? Kannst du jetzt zeigen, was du da getaucht hast? Weil hier hast du Vogel. Hier sind nur Vögel, ja. To są na razie tutaj samce widzimy, tak? Bardzo ładnie utrzymane widzimy. Vögel gehen im Sommer auf einen Schlag und die Weibchen gehen auch noch auf einen Schlag. Da sind to są gołębie samce, wszystkie w jednym gołębniku. Tu widzimy, wszystko jest zrobione na... Tak, tu zamkniemy. I tutaj sobie siedzą samce. No tu jest ten inkubator właśnie. No. Tutaj mamy samce i wszystko widzimy jest na celach Hermesa oryginalnych. No tu jest taka ciekawostka, bo jest właśnie karmic z... To jest te resztki, co wypadają? On das we Frisdasa. To żrą kurczaki od sąsiada. Aha, czyli po prostu to jest to, co tam spadnie, to, tak, to po prostu wysypuje. Rozumiem. Ale duży zbiornik. A co tu ma? Tu, poczekaj, co tu ma? No, silos. Tak. Karmik zasypowy, taki normalny, jak mamy też u nas. I tutaj są gołębie i te mamki samce i rozpłodowe samce. To może pokaże nam jakiegoś teraz? Deine beste Vogel zeigen. Nie tylko najlepsze, różne. Co to za gołąb jest? Jaki ma numer? Was für Nummer hatte? 1636 von 2015. Z 15 roku. Numer ma ile? 3016? Was für Nummer? Also Vereinsnummer 02114. Und Taubernummer? 6036. Co to jest za gołąb? Das hier ist ein Halbbruder Olympic Martin von Schliffsteins. To jest półbrat gołębia od Schliffsteins, Olympic Martin. Mhm. Er bringt schon mehrere erste Konkurssiege bei uns, unter anderem ein Regionalflugsieger. Dużo pierwszych zwycięzców wydał, tak? I zwycięzcy w regionie też. On dyszy. Pokażmy tego skrzydła, jak wygląda. Bardzo ładnie są te gołębie utrzymane, widzimy, nie? No jeszcze troszeczkę pierzy. Tak, wiadomo. Ale te na wolierze pięknie wyglądały te. Dobrze, to mamy tu. 9 lat, tak? Jak on długo tutaj te gołębie, do kiedy on je tutaj, kiedy zaczyna je parować? Pan zestud i tałby parę. Mitte December. Połowie grudnia. Połowie grudnia, wtedy młode ma pierwsze. Junge, erste Junge, dann. Czyli to i te idą właśnie tam do Holandii, bo oni tam właśnie mają te. Na Holandii. W połowie lutego ma wodę i wtedy
Ende februari ja. Gehen nach Holandii. Koniec lutego idą do Holandii. Mhm. One zaczyna latać tymi od razu z pierwszymi, te pierwsze loty, bo tam w Holandii jest tak, że oni już chyba w maju, w czerwcu zaczynają młodymi lecieć pierwszymi, tak? In Holland ist so, dass man da starten die schneller mit Jungfrau. Genau. Da im Mai schon, ne? Nie, Mai noch nicht, aber Juni. Juni. Czerwiec, w czerwcu. W czerwcu. No. Und da nehmen die teil, dann die deine to. Biorą udział w tych lotach. A później, czy jak drugi lęk mają, to też go do Holandii daje? Zweite Runde von Jungen. Ja, die geht dann in März runter. Also, aber auch da. Auch na da. W marcu idzie drugi rzut też tam. Nie? Też bierze udział und w tych. Und die starten wann mit sierpień, wrzesień. A, und one też startują w czerwcu. Od czerwca? No, takie młodziutkie? No marzec, kwiecień, maj. A no jo, no. 3 miesiące. Und dann für die, die verletzt sind oder noch zu jung sind, gibt es noch die Natur. Dass die, da kann man auch alte spielen, also die spielen auch ihre alten Tauben. Dann konkurrierst du mit wann? Wann? Ja, 4 Wochen später, im Juli fängt das an. August, Juli. Im Liebzu. Auch die Jungtour, das ist dann die Nahtour, aber da darfst du dann auch die Altauben spielen. Aha, w Juli. Genau. Wtedy takie tam na przykład, co jeszcze nie chcą dobrze trenować, coś może im dolegało i tak dalej, to wrzucają w takie loty ze starymi gołębiami. To się nazywa Natur. Tak, ja wiem, no. No. I ze starymi biorą udział, mm-hmm. Bo tam można tak robić, że stary złoty. Ja wiem, a zapytaj się jeszcze... Du hast mir auch ein Foto geschickt von deinen Ergebnissen alt mit jung. War auch sehr gut. Das ist die NATO. Wir haben dieses Jahr ja nur die NATO gespielt, weil wir das Herpes hatten und dadurch die normale Jungtiertour nicht geschafft haben. Mm-hmm. Oni w tym roku na przykład przez to, że mieli tą chorobę, to właśnie zaczęli w tym NATO, nie? Aha. No i te wyniki, co żeśmy tam czytali, to tych, były tych młodych. Ze właśnie się chciało to zapytać, które się lepiej sprawowały, nie? No to były ze starymi jednak. Mhm. Dobrze. Co jeszcze nam pokaże? Ale ty jest pierwszy. A po co ja? No bo ktoś musi tłumaczyć. No to ja nie muszę być w kamerze. A jak głos będzie słychać? Teraz jakiego mamy? Podstawowy gołąb rozpłodowy. Z którego roku? Też z 2015? Czy 19 to jest? A to żółte. Nie, to widzę jeden rocznik, tylko widzimy. 14 czy 15? 14 czy 19? Neunzehn. Ja. Und was ist das für ein Vogel? Ein Enkel Prinz Martin. Von Frank Sander. Od Sanderów z Mali, wnuk Prinz Mali. Und er selber bringt schon zweite Regionalastolben, die vierte Regionalastjährige Tolben. On to jest ojciec drugiego asa w regionie i zweite Astolben und vierte regionaljährige Astolben. Und roczna, czwarta roczna w regionie. Elfte Astolben Riaschos. Na wspólnym gołębniku 11 gołąb Riaschos. Mhm. Finale? Astolben über die W Asach. Mhm. 19. Astolben, ein Grand Prix Derby. Bo? Algarve Great Derby. W Algarve miał 19 as. Und też die, dziecko jego. Die Enkel fliegen auch schon wieder erste Konkurse und werden auch wieder. I wnuki tak samo lecą pierwsze konkursy. A paruje go z różnymi samicami, czy to z jakąś jedną, a drugą jedną tylko partnerkę? A z eine Weibchen für ihn oder mehrere andere? Mehrere. Also, und was passt am besten? Eine Tochter King Mali Queen von Jahr. Also in Blut geht das. On paruje z różnymi samicami, ale najlepiej pasuje w krew córka King Mali. To czy to gołąb, ta samica ta najlepiej? Francerze. Z Mali. Mhm. Dobrze to.
Das ist ein Mundspickel drin von Henrik Winkmann. Der bringt bei uns schon die 233. Die fliegt 10 Preise mit 753 Erstpunkte. To jest gołąb od Brinkmana, co ostatnio na Pipie sprzedawał, wyprzedawał gołębie poniżej tam 22 roku. Pokażmy chyba jeszcze numer tego gołębia, z którego to jest gołąb? 21 czy 17? 21 rok, 97-10 i 527. To jest gołąb z Toma Vangavera, Finn? Ja, die Mutter ist Spickelfin von Henrik Brinkmann. Matką jest Spickelfin Brinkmann. Das ist eine direkte Tochter von Finn. Córka Fina und Papa? Und Papa ist ein Sohn aus, den kann ich euch auch gleich zeigen, den habe ich hier sitzen. Das ist Heumanns mal Porsche. I ojciec tego gołębia to jest Heumanns razy Porsche. A tutaj ma te gołębie, które tutaj ma, te rozpłodowe, to są też te właśnie, które były lotnikami wycofane do rozpłodu? Czy? No ale tu jeszcze o tym jeszcze no. Und was macht die Tochter von denen? 10 Preise mit 753 Erstpunkte. Als Jährige oder? Als Jährige. Jako roczna 10, wie viel ma angetroffen? Na 11 koszowań 10 konkursów. 750 punktów. 750 punktów. I to ona była tu lotowana? Nie. In Walnoz, ja. To właśnie, bo tutaj ma gołębie takie rozpłodowe, które nie latały nigdzie, wiadomo, takich, ale też te wycofane lotniki ma tutaj z rozpłodu, tak? W rozpłodzie. Die besten Reisetauben, also auch hier. Die sind auch alle hier gekommen, ja. Wszystkie najlepsze lotniki, jak przestali tutaj lecieć, to... To są tutaj, one tworzą ten rozpłód właśnie. A na mamki to które ma? Też ze swoich, czy nabyte inne? Czy takie gorsze? Was sind das für Sorten von Tauben? Das sind einfach deine Sorte, was nicht gut geflogen haben oder was? Ja, entweder die nicht geflogen haben, aber auch viele Tauben, die wir wovon gezüchtet haben, wo noch junge von unterwegs sind und wir erst gucken wollen, wie die Jungen fliegen. Aha. No to też ma takie gołębie właśnie, co się nie sprawdziły w lotach, ale też co chcą jeszcze sprawdzić, to wyciągną na przykład, wyciągnęli w zeszłym roku i teraz będą sprawdzać, jak to leci. To dali raz szansę, sprawdzą co i jak i albo będzie po tym chował, albo nie będzie. Albo nie będzie, dobrze. To co, jeszcze dalej pokażemy jakieś kilka ptaków, bo ma naprawdę ładnie wyglądające. Wenn du willst, kannst du noch was zeigen, dann vielleicht ein paar Weibchen. Tutaj ma takie, widzimy, bo tam na wolierze miał bardzo dużo gołębi. On tak zawsze ma teraz, że zamknięte, czy one są, aha, nie, dziura jest, widzę jeszcze tam, wylot zrobiony. No. Tu się pytaliśmy kolegi, to sam tutaj widzimy, to wszystko pilnuje porządku. Ładne, nie? Prima sort. A ten szpak to z jakich jest? Leidemana? The Schimmel. Was is that? Leidemann. Nein, Bindatsch. Heinz Bindatsch? Vom Sander. Vom Sander hast du den oder von wem? Ingo Saga. Ah, von Saga. Ingo Saga. Ja, dann zeigen wir vielleicht die Weibchen jetzt. Bo powiemy tak, jesteśmy tutaj o kolegi właśnie Tobiasa, dlatego też, że w zeszłym roku, kiedy mieliśmy gołębie na aukcjach z tej spółki wystawione gołębie, nabył jeden hodowca z miejscowości tam Szczytno i był bardzo zadowolony, bo w pierwszym roku, kiedy zaczął lotować, tak to zobaczmy, że tu boksy to są, teraz tutaj widzimy przygotowane do rozpłodu boksy, też to są oryginalne boksy Hermesa, także tak one wyglądają. A dokończę to nabył hodowca ze Szczytna, nie? Ze Szczytna. Okręg Olsztyn. I on jak się nazywa? On zaczął, gołębnik postawił w październiku
a w styczniu kupił u siebie na giełdzie jego gołębie, poparował je pomiędzy sobą większość i tam jakieś tam inne jeszcze też kupił i od razu mistrz oddziału. Także widzimy, dlatego tutaj też zainteresowanie tymi gołębiami jest i przyjechaliśmy, będziemy mieli trochę młodych z tej hodowli na sprzedaż, natomiast teraz jeszcze pójdziemy pokazać, o tu widzimy, pięknie wyglądają te ptaki, naprawdę bardzo dobrze utrzymane. No, teraz przejdziemy do samic, tak? Tu mamy właśnie, o, widzimy Minerup and Carvalho Wallenhorst. O, to są te gołębie, zobaczmy jak oni się nazywają. Volltreffer haben wir in Halke gehabt. Volltreffer. A to jest von Franz Sander. O, to jest Franz Sander. Horst Sander. Frank Sander. Nee, das, der Volltreffer ist ein Nachzuchtvogel, der kommt nicht direkt von Horst und Frank Sander. Aber haben wir gehabt in Hand? Wir haben den Hand. Also den von 15 auch hier? Nee, der von 15 ist da nicht drauf. Das sind nur der Volltreffer mit seinen beiden Täubinnen und Töchtern. Kinder. Ah, du hast hier geflogen nur Weibchen oder? Nee, wir haben beides geflogen. Aber wir haben mit Weibchen deutlich besser gespielt wie mit Vögeln. Oni grali samicami, ale samice lepiej się sprawowały. Mhm. Tu zobaczmy, też jeszcze ma karmę. Jaki karmy firmy, jakie używa, zapytaj was, się. Was futter hast, von welcher firma? Zucht benutze ich meistens von Robais. Von Robais w rozpłodzie? Und wenn ihr geflogen habt, was dann? Auch von Robais. Też. Von Robais, tak. Von Robais. Tak, von Robais. U nas znana jest. Tu mamy, zobaczmy, takie właśnie fajne zasobniki, że są to pełno załadowane, bo tu mają siateczki ze metalowe, że cały czas jest wentylowane i na dole można das sobie spuszczać. To jest von deinem Onkel noch. Die, oder hast du die gekauft? Die habe ich gekauft. Aha, bo jego wujek Minerup to bardzo dobre, bardzo znane nazwisko w nim. By się tutaj, że tak powiem, dopytaliśmy wcześniej, to się okazuje, właśnie Tobias jest jego ojciec i jego brat ojca, stryj jego, tworzył spółkę z Kleinem i tak, i oni mieli lotowali. I on tak się troszeczkę zaraził od nich tym sportem. Ma 23 lata, ale już od iluśnastu lat tam, iluś, jak od dziecka praktycznie podejrzewam, tego, tak mu pokazywał, lotował go, znaczy miał gołębie, ale jak się nazywa lotować, zaczął troszeczkę później. To normalne. Dobrze, pokażmy teraz samicę jeszcze. Tutaj widzimy wszystko na ruszcie. O, masz tu najlepsza lotniczka, więc zamknij. Czekaj, za, tu, on, tu, ciekła. Tak? Gdzie uciekła? To tam najlepsza lotniczka tam. Aha. Co teraz za gołębie ma? Was hast du jetzt? A winerka ma. Beste Reisetäubin. Die hat zwei erste geflogen. Und das ist Tochter von? 1208, das ist ein 17er Vogel aus von Vesuan, ein Enkel Hurricane 51. Olympic Hurricane oder Hurricane von Flommen? Ja. Und die Mutter ist wieder eine Tochter aus dem Hurricane von Wilm. Der Hurricane von Wilm ist ein Sohn Olympic Hurricane von Lebron. No to już zrobił takie krzyżowanie, że sparował Hurricana 51 na Olympic Hurricane od Wilhelma de Bruyne. Mm-hmm. I dwa pierwsze wylatała samica, zwei erste und was war? Zwei erste, dann vierten. Czwarty. Jaki ma numer ten gołąb? Z którego roku jest? 2022? Drugi, tak, i 114. Und jetzt sitzt sie in der Zucht. Ma zdjęcia tych gołębi? Zapytaj się, ma zdjęcia porobione jakieś? I teraz siedzi w rozpłodzie. Hast du Fotos von die Däubin? Müsste ich nachgucken. Postaramy się do tych gołębi, które będziemy mieli dołączyć różne. No to będziemy mieli. Rodziców też ma jeszcze po tym, tej samicy, nie? Dobrze. Wszędzie ma, widzimy te karmiki zrobione. Właśnie takie, żeby tą starą karmę, która wypada. Zapytaj się, on tak robi, że on wysypuje tą, co zostaje tam, czy jak to jest do tego, do środka? Wenn was bleibt,
Da schmeißt du die da rein oder? Czy one same to wyrzucają? Müssen die alles wegfressen, ja. Dann kriegen die neue oder was? Und futterst du volle Dings oder? Ja, ziemlich alles voll und dann auffressen lassen. Normalnie to sypuje, daje zjeść, jak zjedzą następne, nie patrzy, ale, nie dozuje. Nie? A wysypuje teraz? Nie wysypuje. Nie, zostaje, czyli to co one odpadł to jest. Tak jest. A teraz w głębniku tutaj u niego panuje taki, czuję taki miętowy zapach, co to on sypie? Was benutzt du, weil hier ein angenehmer Geruch. Bio Airfresh von Rundfried. Rundfried Bio Airfresh. Aha. I tutaj ma taki właśnie z gąbki i on to nasącza. Tak, czuć wszystko, bo bardzo ładnie tak czuć tutaj wszystko w tym. Widzę, tutaj ma takie dużo zelektryfikowane. To są te sterowniki do czego? Tutaj co ustawia? Oświetlenie? Przyciemnianie i tak dalej, nie? Jak lecieli. To samo miał u góry. Ale teraz widzę, już tak widziałem czarnego, teraz tego małego białego. W jakim celu on je trzyma razem z nimi te czarnego winerkę i tego białego? To tak na. Warum hältst du die hier? Na rund Lockdown. Und wenn die Taube von der Reise kommen, dann schmeißt du die raus und die kommen sofort rein. To są wabiki. Wabiki, tak myślałem właśnie. Jak lotowali gołębie, to wypuszczał je, one zaraz. Młode tak uczył, tak? Młode, tak? Czy jak? Junge und alte oder alles? Alles. Alles, wszystkie. I on tak robi to, że wypuszcza, jak już widzi gołębie, wypuszcza, czy jak? Wie machst du das mit die Lockvogel? Wenn du siehst Tauben auf Himmel, dann schmeißt du die raus. Rechts, also die müssen schon ein bisschen Tempo verlieren, dass sie dann auch direkt mit reingehen. Nie od razu jak widzi, tylko jak widzi, że tempo już spada, już chce, wtedy on wyrzuca też razem. A one mają tą cechę właśnie chyba, że wchodzą szybko, tak? Die bleiben keine Minute draußen. Sofort rein. Oder nimmst du die weg für die ganze Nacht oder so. Genau, die werden dann den Tag vorher nur knapp gefüttert. Die weißen, die kleinen. Die kleinen, ja. Aber dann, wenn wir die das erste Mal reinlassen, dann haben die auch schon gefressen, aber dann können wir noch 4-5 Mal schmeißen, die gehen trotzdem direkt rein. Und bierze je dzień wcześniej z gołębnika i wtedy jak widzi te gołębie pierwsze czy tamtego, to wrzuca. Wyrzuca, to one od razu idą, bo też delikatnie dostaną jeść dnia poprzedniego i tak. Bo tak miał wygląda. Kiedyś, jak byłem dawno temu, ale jeszcze nie filmowaliśmy nic u Hańca Wilegorica, to on też miał pawiki tak zrobione. On młody, ale do uczenia młodych, że pawiki po prostu uczyły młode wchodzić bardzo szybko na klapy. To tylko dwa takie ma, czy ma ich więcej? Also nur zwei von. Ja, die waren jetzt die wir in Deutschland hatten. Und in Holland haben wir schon wieder 8 oder 9. Te dwa zostały tutaj, a tam do Holandii poszło 8. 8, to tak dość dużo ich miał, tak? To nie było tak, że tylko te. Ungefähr 10 Stück gehabt. Nie, wir haben zwei kleine rübergebracht und die haben dann einfach während der Reise schon wieder kleine gehabt. Und hier, wenn du hier geflogen hast, wie viel waren das? Da hatten wir nur die 2 und 3 verletzte Brieftauben. Aha. Tu mieli 2. Wtedy i 2-3 skaleczone jakieś gołębie, to tak lecieli, tak robili to. Wtedy wychowali po tych młodych, dali do Holandii, tam już mają, wychowali sobie, że mają 8. A teraz zapytam się, to jest taki, to sam tak to wykombinował sobie, czy po prostu ten spółka Klein Minerup to po prostu tam zaobserwował? To jest. Skąd? Wo hast du die Methode gesehen? Oder hast du von alleine so? Die haben einen Schlagpartner auf den Videos von verschiedenen Leuten gesehen. Und jego ten Partner Cavallo widział to na filmach gdzieś i to. I to się sprawdziło im, tak? No, das ist gut. To sprawdza się. No dobrze. To widzimy właśnie, bardzo ładne są takie te ptaszki, malutkie, one takie. Z odchowem, ale to jest samiczka, to jest ta czarna, tak? Taka malutka? Das ist schwarze Weibchen und weiße ist Vogel. Genau. Ja. Ja, willst du uns noch was zeigen von Weibchen, weil die kleine brauchen wir nicht.
Nicht wegen die Kleine sind wir hier gekommen. Nie przyjechaliśmy tutaj po te... Po winerki. Po winerki, tylko po pocztowe były. Winerki to sobie kupimy na targowisku gdzieś w Polsce, jak ktoś będzie chciał. Ty, ale coś mi się tu kurde nie zgadza. Aha, bo tu ma młode jeszcze, patrzę, dobrze. Pomyślałem, że ma tylko te... Nie, tu młodych? Nie, no ma młode, ma, dobrze. Bo myślałem, bo mówił, że te powinno być 60 samic, a tu jest jeszcze dużo więcej. Was waren die Junge hier? Die sind gezogen oder was? A ta część jest też, co już znowu z nowych gołębi wprowadzili? Aha. No, też takie gołębie od już takich starszych samic, co mogą się przestać nieść albo coś. Rozumiem, taki zapas. Taki zapas, no. Und was ist das? Das ist die Mischung von den Folgen, die wir eben gerade hatten, mit den zwei ersten. Das ist Hurrikan 51. Ne, das ist eine Tochter Helden von Helden. Olympic Hurricane. Also Enkel Hurricane. Co to jest za gąb? To jest wnuczka Olympic Hurricane. Das ist dann Halbschwester Pokerface. Nee, Pokerface ist ja... Von Olympic Hurricane. Von oder Alpha und... Nee, der Vater ist Hurricane, also Originaler von Willem de Bruyne. Ja, Olympic Hurricane. Ja. Ja. To jest z 2021 roku gołąb? Jaki ma numer? Czekaj, oklary też właśnie, dziadki to tak muszą. 357 i tak, numer, ale z którego roku? 21. Nie, tak, 21, dobrze. Tutaj, bo patrzę, ma wlot, tutaj jest organiz... to on jeszcze te gołębie tutaj też... To jest matka tej samicy, co tam, żeśmy, no. Co wcześniej żeśmy oglądali. A on tu wypuszcza je te gołębie też tu niekiedy, czy nie? Bo patrzę, że ma wlot, czy tylko tak... Ale ta on fliegen hier bei dir, oder? Nie. A, on ma tam wojlerę. Folierę, bo tak patrzę właśnie, że tam... Na dach sobie wychodzą. Wychodzą. Patrzą. A to był kiedyś gołębnik lotowy też właśnie, jak latał jeszcze właśnie? Das waren deine Reiseschläge, oder meine Reiseschläge? Mhm. To był lotowy, no. I tutaj on się sam, tylko jeszcze raz potwierdzimy, sam z tym wszystkim się zajmuje? Machst du alles alleine hier jetzt? Ja, am Wochenende bin ich immer in Holland und dann macht mein Bruder das. Ah, aber jetzt Winter auch? Co weekend jedzie do Holandii i wtedy tutaj karmi to jego brat. Aha, rozumiem, dobrze. To co, pokaż mi jeszcze inne gołębie tutaj, bo dużo ich ma. Tutaj widzimy też ma metalową wanienkę, to będzie do kąpieli to jest pewnie. O, teraz też samiczkę nam złapał i o, tu poszła chyba ta malutka. Córka pary podstawowej, to widzimy jest. To jest córka tego asa rozpudowego Prince Mali. No, 13 kosztowań, 13 konkursów. 830 aspunkty, i 830 aspunktów i pierwsze miejsce z lotu 500 przeszło kilometrów. I pokażmy jeszcze skrzydełko, jak wygląda tego taka, o. A jaki ma numer? Jaki ma numer jeszcze gołąb, Andrzej? Z 2000 roku? 97-10-56. Mhm. Jak tak w budowie te gołębie? No mocne gołębie, nie? Mhm. Mocne. Twarde. Fajne. A ten mocne. biały to co to jest za gołąb? Ten device hier? Was ist das? Rico oder was? Nein.
A, to jest do wychowu. A, do wychowu tylko. Bo widzimy, bo co ciekawe, zobaczmy tutaj praktycznie ten jeden szpak jest tam, praktycznie tylko niebieskie i nakrapiane gołębie. No nie licząc tego czarnego winerki. O. Nie ma praktycznie żadnych gołębi czerpłowych, nie? Nie, tam jeden nakrapiany czerwony widzę i to wszystko. Ale duże, mocne te samice widzę, widać wszystko, nie? Na tym te są sztabile wajpsie, no. Mocne samice, no. Bardzo mocne. W ogóle z nich te kawa za nim glajć wajpsie, bejdzie, no. Samce są wielkości samic u niego. Jaki teraz masz? Będę jeść te parce. Wajpsie jest gruz. W ogóle jest genauso gruz. Und die Kinder kommen dann gleich. Oder kommen auch so größere und dann nehmen sie die weg oder was? Ja, so reis ist mir egal. Und was essen die alle? Und wie spielen die dann? Die Größen, ganz Größen? Ja, die Gärmerte fallen die gerade an, das ist ziemlich der Größte, was wir haben. Ja, ja, aber gibt es auch noch größere, von, wenn du fast. Jetzt große Vogel und große Weibchen. Ja, so also, fahre ich nicht. Also ich nehme einen mittleren großen Vogel, eine große Täubin, dass ich ein bisschen den Ausgleich schaffe. Aha. Tam mówię, jak się da, to szuka wyrównania, żeby nie było dwóch dużych gołębi. Nie? Mówię, ale jak? Wyjdą, bo to są, bo samice są wielkości samca tutaj, nie? I jak wyjdą tam gołębie jakieś większe, to jedynie loty, nie? Nie usuwa. Nie? A tak zawsze próbuję większej samicy mniejszego samca. Bo naprawdę tego... mocne te samice są. Ja myślę, że te samice robią tu robotę. A jaki masz numer tego gołębia? Dlatego on mówił, nie, że samice lepiej lecą. Tak. A jaki masz numer gołębia? Tutaj teraz? 615 z 2019 roku i to jest 2884. To jest ten oryginal Horst Sandek. Tak? No, naprawdę te samice to tutaj chyba tu robotę robią. Dobrze. To co? Teraz może już samice zostawimy w spokoju, a pokażemy troszeczkę gołębi młodych, co? Czy jak? No nie ma już młodych, młode są w Holandii. A już są, ale nie, te co my będziemy zabierać. A no to będzie u ciebie. Na aha, no czy dobrze. Chcesz, myślałem, że on chce, znaczy nie, no pokaże nam chyba tu kilka. Jo. To na razie tutaj kończymy, a za chwilę przejdziemy do gołębi młodych. Cały czas ładnie pachnie ta mięta tutaj, naprawdę fajny zapach.